Kosi jak szalona. No jak szalona. Siemaneczko, z tej strony Neresja i witamy was razem z Agą w następnym odcinku ze Stardew Valley. Cześć wszystkim. Ostatnim zimowym? To już chyba będzie ostatni, nie? Myślę, że ostatni, myślę, że tak. Także musimy się sprężyć i wykonać wszystkie zimowe zadania jeszcze dzisiaj, bo inaczej już zabraknie nam czasu. Ej, wiesz co, problem jest taki, że nie mam siekiery, bo oddałam siekierę, więc jeśli chcesz hardwooda więcej... Ale hardwooda mamy sporo. Więc chyba możemy odpuścić w ogóle dzisiaj hardwooda. Tak, chciałam wydoić kozę, mimo że dzisiaj jest dzień nieparzysty, więc to nie jest dzień dojenia kozy. No, to jest... no ja nie wiem, jak ty tak możesz w ogóle doić hańba kozy mi. Bez dnia dojenia kozy. Hańba mi. Wstyd. Normalnie. Wstyd! Skończyło się znowu jedzenie. Dla zwierząt? Dla zwierząt, tak. O nie, to trzeba będzie iść kupić, bo one tutaj no, niby jeszcze trzeba. Mają, ale... Chociaż z drugiej strony, no wiesz co, kupiłabym tak, z, nie wiem, ze 30? No. To ja, to nie wiem, lecisz ze mną, czy ja mam sama lecieć? Czy chcesz ty kupić? Wyszłaś? Wyszłam. To gonią cię. Uciekam. Okej. Biegnę szybko. Uciekam. Pachnę jak trawa, dlaczego? Dlatego, że masz zielone włosy. Może, ale są takie nie całkiem takie zielone. Nie są takie trawiasto-zielone, bardziej jej kokarda jest trawiasto-zielona. Słuszna uwaga, ale widzisz, dogoniłam cię. No właśnie, bo mnie zablokowała. A ciekawe, sprawdźmy. Widzicie, nie można jeszcze kupić tych zbieraczy. No bo to jest coś, co jest dostępne chyba dopiero po pierwszym roku. Mhm. Ile ty mówiłaś, ze 30? No chyba tak, no bo jak mamy zaraz już wiosnę, to będziemy mogły zbierać, nie? Racja. To nie ma sensu dużo kupować. Dobra, wziąłem 40. Nie będzie. Trochę za dużo przesadziłaś. Kurde, poniosło mnie, no. Rozrzutna jesteś kasy, mało mamy. My zbierałyśmy w ogóle tą kasę. Na coś zbierałyśmy tą kasę. Tak, ale kompletnie nie pamiętam na co. Czy to była rozbudowa twojego domku? Ja teraz się zastanawiam, czy ja będę miała męża, czy na razie jest sens, czy nie lepiej skupić się na rozbudowie jednego domku, żeby zrobić sobie piwniczkę, o której mówiłaś? Okej, tylko to by nas kosztowało chyba więcej, nie? No tak, ale z drugiej strony jak wydamy, to i tak nie będziemy miały, nie? No. No właśnie. Trzeba będzie sprawdzić, ile to tak naprawdę będzie kosztowało. Dobra. Dorzuciłam ci jeszcze mleczko, a co? Okej, to możemy jeszcze jakieś warzywka do przetworów, ja sprzedam to. Dobra, to ja wrzucę coś do przetworów. Ile tam mamy tych słoiczków? 4. Cranberryski? Nie cranberryski, może na wino zostawimy, co? Możemy. To są blackberryki jeszcze, będzie dżemik. Dobra. Coś wali młotkiem, czy to ty? Nie, to ja tylko zbieram nasiona i wyrzucam je, bo rosły w złym miejscu. A, no tak, nie leżały ci w kontekście, tak? Tak, w sensie nie pasowało mi, że są. Jakby co, ja podleję dzisiaj kota. Nie wiem, czy to zobaczysz, ale podlałam go. Okej, dobrze, ufam ci. Widzisz? Na słowo. A ja mam jakąś pocztę. Willy do mnie napisał, że... Aha, wysłał mi jakiś przepis na Chowdera. Świetnie. A, to pewnie za to, że dałaś mu ten prezent. Pewnie tak. No nie mogę, muszę i idę. Ach, już jest za późno. Okej, dobra. Ale gdzie idziesz? No bo tego albakora złowić, nie? A, no to, no ale spokojnie, bo jeszcze o 6 będziesz mogła to zrobić. Ja bym poszła do Maru, bo muszę dać jej sztabkę. Okej. Mam plazo. Znaczy, mam zadanie? Sztabkę żelaza muszę jej zanieść. Także poszłabym tam i to chyba tędy, nie? No, chyba tak. Zawsze to krótsza droga jakoś. A tam tak. Na górze. Mhm. No i miejmy nadzieję, że będzie u siebie. Ona mieszka z Robin? Tak, mieszka z Robin. To ja zajrzę do Robin i zobaczę, co trzeba na ulepszenie domu. O! Dobra. Myślę, że to jest dobry plan. Chociaż jeszcze mało czasu zostało, żeby to zrobić. Damy radę. Szybko. A! Zdublowałyśmy tak. To. Ale nie chciałam zapeszać, nie chciałam nic mówić, żeby zobaczyć, co się stanie. I widzisz, udało się. O, nie ma jej. Upgrade house. Potrzebujemy 50 tysięcy i 150 hardwooda. To mamy ponad 200 na pewno. No, tylko że już dzisiaj chyba raczej nie zdążymy, nie? Zdążcie się. Nie mogę wyjść, zdążcie. Zablokuj się. O nie.
Ciekawe, czy... Nie, bo to chyba do czwartej ona ma, nie? Do czwartej ma, tak, tak, to tak. Nie, to już dzisiaj nie będziemy Ale to jutro zmieniać. Pójdziemy. Śmiało, no. I zrobimy sobie, o, teraz będzie jest nam Maru. Walić młotkiem. Kwiatek, kwiatek. Czekaj. Marchewka. Czy my nie miałyśmy jeszcze jakichś skarbów do odnalezienia? Wydaje mi się, że już żeśmy sprawdziły wszystko to, co ostatnio miałam. Mam problem z podniesieniem książki. Jak to? O, już. Udało się. No bo biegałam po niej i nie ten, nie działo się nic. Już się wystraszyłam, że może coś z moim internetem znowu, ale no, wtedy ja bym też cię nie słyszała. co? Aha, idziemy łowić. Idziemy łowić, tak. To będzie chyba najlepsze wyjście. Przy okazji zobaczymy jeszcze, czy w śmietnikach słyszę, że tam grzebiesz. Nieprawda, ja tylko stoję tutaj przy śmietniku, bo babcia idzie. Słyszę to. Nieprawda. Prawda. Nic... O, kwiatek. Nic nie robię. To ja idę babci dać kwiatka. Ale ty się podlizujesz. Mam scenkę, ale to ja wiem, bo tu pan doktor będzie chciał, żeby George'a zbadać, a George nie będzie chciał. Także no wybaczcie, ale tą scenkę pominę, nie jest ona zbyt fascynująca. Za to damy babci kwiatka. Babcia jest zachwycona moim kwiatkiem. Może przyślę mi ciasteczka. No mam nadzieję, że więcej niż jedno ci przyślę. Oby. Nie będą, ja ale takie trzy w pakiecie, nie? Bo się skleiły przy pieczeniu. No, mogłyby. Albo wiesz, cała blaszka sklejona. Ojej. To by musiał być bardzo nieszczęśliwy wypadek, chociaż... Nie, no wystarczy, że jak na przykład masz takie ciastka, czasami masz taką mokrą masę, nie? I wylewasz tak. Te ciastka. I wystarczyłoby, żeby się rozlały i skleiły. Więcej nie trzeba. Dokładnie. O kurczę, ja mam coś dla Gantera. Coś wykopałam, jakąś wazę. Tak? No. Dobra, to może uda nam się kiedyś skończyć tą kolekcję. Oby. Bo jakoś opornie idzie, powiem ci szczerze. No, na razie trochę. Zabieram się za ułowienie. I będę liczyć na to, że dzisiaj nie zawalę misji z albakorem. A ja ci pomagam w razie czego, więc okay. Spokojnie. O, jest, mam. Dobra, idę. Idę. Idziemy zanieść ryby dla kasa. Ale teraz nie będę jej niosła w ręce, żeby nikomu nie wręczyć przez przypadek. I będzie gaz sobie jeść jakiegoś frykasa rybnego. Piękna piosenka. A dziękuję bardzo. I widzisz, i znowu Willy. Willy, no, przesuń Marni, się. Wyjdź, bo Marni mnie blokuje. No, nie, oni wszyscy. Wszyscy wychodzą. Akurat się musieli zebrać wszyscy na jedną godzinę, nie? No, to prawda. Hurra, hurra! Coś pachnie jak albakor. No wspaniale, że pachnie, bo trochę się nakombinowałam z tym twoim albakorem. A wcale, kurczę, dużo kasy mi za niego nie dałeś. No co za... Gaz. Co za gaz. Ale niedobre. Czy ty poszłaś w stronę domku? Tak, poszłam w stronę domku i zbieram robaki koło autobusu, a co? Nie, tak tylko pytam. Nie, no wiesz, bo już późno jest, jestem zmęczona bardzo i ciemna Rozumiem. Noc już. No, nałożyłaś się, to ja wyjdę, kurczę, po ciebie, bo oświetlę ci trochę trasę. Dziękuję. Chodź. Poświetlę ci telefonem. Już się tak nie boję. Dobrze. Ciekawe, czy w miasteczku normalnie też możemy sobie oświetlić tymi pochodniami? A nie wiem. W sensie tam po drodze na pewno możemy, tutaj koło autobusu, bo to wiem. Ale czy tam dalej też można? Nie mam pojęcia, szczerze. Trzeba będzie to kiedyś sprawdzić. Dobra, tu mam jeszcze artefakt dla Gantera, ale pora iść spać, bo jest godzina pierwsza w nocy. Ukochałam kota jeszcze po drodze. No ja też. Dobranoc. Dobranoc. Płynanoc. O, mam 8 level foragingu. O, gratuluję.
gratulacje. Mogę sobie teraz zrobić warpa na farmę. No tak, bo sprzedałyśmy te wszystkie dżemiki. No tak. I grzyby sprzedałam, no trochę grzybów sprzedałam. To dobrze. W sumie dobrze. I takim sposobem dotarłyśmy do ostatniego dnia zimy. No właśnie, i możemy iść ulepszyć sobie domek. Tak. Idę jeszcze, zobaczę tylko jak będzie jutro, jaka pogoda. I ma być słonecznie, więc chymymy. I przepis możesz sobie się przepisu nauczyć, jak chcesz. Linus dał mi pieczone jakieś kalmary. O, fajnie. Smażone właściwie chyba. Ja idę podlać kota, bo pamiętam o kocie. Dobrze, ja idę tradycyjnie po jajuszka. Dobrze. I o, tutaj nam wyrosło. Co nam wyrosło? No, zimowe rzeczy? Zimowe, no. Dobrze, to także... dobrze, bo to już ostatni moment na to. Tak, ostatni. I zaraz bierzemy Hardwooda i pójdziemy faktycznie zaprzęgnąć Robin do roboty. Nieważne, że jest niedziela. Robin musi pracować. Jeśli ma otwarty sklep w niedzielę, to nic nie znaczy. Dokładnie. Czekaj, bo jedna kura nie zniosła jaja. Oszustka. Coś im nie pasowało. Oszustka powiedziałaś? No. Dlaczego? No bo to jest... Ona tylko ukryła to jajko i ona teraz będzie, wiesz... Będzie biadolić, że kurę. O, moje jajko, no. Będzie miała kurę. No, o moje jajko. Boli mnie jajko. Ej, ale czekaj, czy... No tak się biadoli, no co? No kura tak biadoli o jajko, no, tak, no co? Tak. Dokładnie właśnie tak. Ja mam do ciebie pytanie, czy czasem nie miałyśmy dżemów sprzedawać? Czemu dżemy zostawiamy? Nie wiem. Ja sprzedaję te dżemy. Sprzedaj. Bo to pieniądze są ważne. No, ja sprzedałam to, co zebrałam z poletka. W sensie wina okej, okay, ale dżemy to chyba no, niepotrzebne. No, wina będą do postarzania, także nie ma problemu. To akurat jest spoko. I biorę Hardwooda. Hops. Czy doiłaś? Nie doiłaś, nie? Nie doiłam, nie. To idę na prędkości wydoić. Muszłam jeszcze soki odebrać, bo... Póki jeszcze godzina młoda. I też się sprzedaje, nie? Mhm. Szkoda, że się nie da postarzyć soku, nie? Nie wiem, czy bym chciała pić postarzony sok. No to czemu nie? Wiesz, możemy zrobić taki mały eksperyment. To byłoby takie wino. Prawie. Prawie robi wielką różnicę. Było takie hasło kiedyś, nie? No, to prawda. To prawda. Klikam świnie, kocha mnie krowa, nie rozumiem, jak to działa. Dziwne to dziwne. Zawiłe i skomplikowane. Ale spoko, wydojone. Dobrze. Wiesz co, ja pójdę do naszego miejsca, gdzie mamy te geotki i nasze inne zbiory i zbiorę kamyki. O, dobry pomysł. Bardzo, very dobry pomysł. I wiesz co, i chyba dzisiaj bym oddała kilof do... A nie wiem, czy mamy złota tyle. Aha, kilof do naprawy? Znaczy do ulepszenia. No. Trzeba by było sprawdzić... Czekaj. Jajuszka. Trzeba by było sprawdzić, czy mamy... Zaraz ci zerknę na to złotko. Dobra. Nie ma stresu. Nie ma stresu, czy nie ma złota? Zaraz się okaże, nie wiem, bo wstawiałam majonezy. Jest złoto. Spoko, śmiało możesz sobie robić. A nawet... dla ciebie też jest? Ja mam kilof zrobiony. Ale na siekierę, żebyś mogła zrobić. Ale nie, chyba nam kasy nie starczy w ogóle na ulepszenie tego, wiesz? Może najpierw dom. No, słusznie. I wstawię jeszcze jedno iridium do przepalenia. O. Okej. Okay. Jak już będziemy miały możliwość postarzania, no to myślę, że będziemy dużo więcej zarabiały, więc. Tak, więc wtedy tylko problem jest taki, że te rzeczy też się dosyć długo postarzają. Więc trzeba będzie skraftować trochę więcej tych beczek do postarzania. Poupychać je tak w piwnicy, żeby było po prostu maksimum, nie? Damy radę. Coś się wymyśli. Ogarniemy, zaradne jesteśmy. Ups. A jeśli chodzi o bandle, to my w ogóle nie mamy bandli. Rybich szczególnie. Potrzebujemy snapera i tilapii. Skąd to wziąć?
Nie pamiętam. Szkoda, że nie ma nigdzie napisane tego bliżej, nie? No uważam, że powinno być. Tak, bo nie wiesz, kiedy jakaś łowić. Jakaś taka sprawdzać tylko na wiki. To wiesz, to na razie możemy odpuścić motyw. Ten najwyżej będziemy czekać do następnej zimy. Mhm. I po prostu któregoś dnia przygotujemy się z tym i będziemy robić te bandle. Jak chcesz zresztą, bo ja w sumie mogłabym dzisiaj sprawdzić jakby co i ustawić tak, żeby widzieć cały czas. Spoko, spoko. Idę do Guntera. Korzystam z okazji. Dobra, korzystaj z okazji. Mam ten jedz banek. I do Debris Pilof. Popatrz, skorzystała i wzięła, zabrała wszystko. Jeszcze dostałam coś nawet. No właśnie, widziałam. Jakiegoś filc snaka. Czy ja oddawałam coś? Nie, ja już nie oddawałam na razie na tą chwilę nic do tego, nie? Nie, nie, chyba nie. Dobra, no dzbanek oddany, ale nagrody nie dostałam, jestem niepocieszona. No, ja też. Też bym chciała nagrodę. No, trudno. A ciekawe, czy gdzieś tutaj jest pokazane... Co takiego? Z muzeum. Artefakty, minerały. Ile rzeczy nam jeszcze brakuje, ale to chyba jeszcze bardzo, bardzo dużo. A chyba jest coś takiego jak kolekcja, nie? Tam, czy nie? Mhm. A, no chyba brakuje nam dużo, bo jak spojrzysz na same minerały, to ile brakuje? No właśnie. Słabo, kurczę, no trudno. Jeszcze, jeszcze może się to zmienić. Może, może. Ciekawe, czy tego Red Snappera byśmy złowiły teraz. Zaraz zobaczę. Bo tak właściwie to czemu by nie? Tu miałam jeszcze sprzedać sery, ale oczywiście gdzieś się zamotałam z tym. Wiesz co? Nie, tylko latem i jesienią, kiedy pada, snapper jest. Aha. A tilapia też latem i jesienią. No to nie ma sensu się spinać. A, czy my możemy wejść tutaj do tych kanałów? My tu byłyśmy już? Chyba nie. Odblokowałam. Uuu, ja też. Jesteśmy pierwszy raz w kanałach. Tra la la la. Ulala. Cześć. O, człowiek? Człowiek. Gadasz z nim? Już pogadałam. Bo on tak nie bardzo jakiś chętny do rozmowy w ogóle. Jestem Krobus. Nazywam się Krobus. Bardzo mi miło, Krobus, cię poznać. To jest ten Krobus, który uciekał przed nami. Tak, dokładnie. I u niego można kupić Stardropa za 20 tysięcy. O, ja cię. I taki tą różdżkę powracania do domu. To jest dopiero super, ale kosztuje straszne po prostu 2 miliony. A musiałbyśmy mieć 4 miliony. Więc to jest strasznie przerażające. To jest przerażające, ale może tak nie tak odległe? Może kiedyś? Zobaczymy. Jak macie jakieś podpowiedzi, jak szybko zarobić duże ilości kasy, to dajcie znać. Chętnie przygarniemy jakąś wskazówkę. Otóż to. W razie czego Void Egga będziemy mogły, jak ulepszymy sobie kurki, to będziemy mogły kupić Void Egga i sobie zrobić tą Void Kurkę. A czy Void Kurki są takie warte uwagi tak naprawdę? No nie wiem, to więcej chyba kosztuje. Dałam tak Krobusowi myślisz? Prezent, ale nie bardzo się ucieszył. Bo on chyba specyficznie reaguje na prezenty. Znaczy bardzo powiedział thank you very much. Także... To nie tak źle. A tu jakbyście chcieli wiedzieć, można złowić legendarne ryby. Jeżeli ktoś jeszcze o tym nie wiedział. Tak, nie wiedziałaś? Jakie legendarne ryby? No, można to złowić takie legendarne ryby, które się tam gdzieś w kolekcjach dodają i to są jakieś takie... A. Super karpie czy coś, nie? Czyli takie na przykład takie z super fioletowym tym znaczkiem? No, takie, ale w ogóle takie, jak będziesz łowić, to już ci się pokaże, że jak będziesz miała branie i tam normalnie lata ta rybka, to nie lata taka zwykła rybka, tylko taka w koronie. O, no, ciekawe. Takie na wypasie. Szczerze nie wiedziałam o tym. A widzisz. Zobaczymy, czy uda nam się tutaj doprowadzić do takiego brania chociaż raz. Ja myślę, że to nie wiedziałam o tym dlatego, że jakby nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby łowić wścieka. No ale ma to sens, nie? Zielone ścieki tutaj jakoś tak dziwnie radioaktywnie i jakieś takie zmutowane ryby są, nie? No tak, tak, tak. To, że zmutowane to na pewno. Brzmi sensownie. Znalazłam ogon jakiś szkieletowy. Tak? Którego Gunter jeszcze nie ma w swoim muzeum, także okej, kolejna rzecz do oddania. A jak ty to, a ty znalazłeś to w skrzyneczce? Tak, wyłowiłam sobie dodatkowy gadżecik.
To nieźle, powiem ci, nieźle. O, czy te algi to też są jakieś specjalne? Nie, nie sądzę, ale nie jadłabym ich na twoim miejscu. Czy w ogóle ryb stąd, się oddam tobie. Ryb stąd to bym chyba raczej nie jadła. Myślę, że sprzedamy je, albo komuś na prezent można zanieść. O, wciśniemy ciekawe, komuś ryby ze ścieków. Nie wiem, ja to tylko karpie tutaj łowię. No ja też, chyba się zawiniemy. I to w sumie to wygląda jak taki, wiesz, hodowanie karpi na no. święta. Właściwie. Albo nie, wiem, mam inną teorię. Moja teoria jest taka, że po świętach im zostały karpie i wypuścili je tutaj. Znalazłam jakąś super rybkę, ona była super szybka, fioletowa, taka, nie wiem czy miała koronę, chyba nie, ale zbyt szybko się poruszała, więc jakby nie jestem w stanie jej złowić póki co. O, może to było to? Nie wiem, korony nie widziałam, poruszała się bardzo szybko, ale chyba, że coś miała się coś zmieniło, różowego. Takiego. No, chyba, że coś się zmieniło właśnie w którymś update'cie, bo z tego co mi się wydaje, to one miały takie jakby ikonkę z koroną. Ale może coś, może to była inna ryba niż może. To, co ja pamiętam. O, znowu ją mam. O. Kurczę, musimy koniecznie nowe wędki. Nowe wędki, nowy kurnik. No wszystko nowe trzeba mieć. Trzeba dużo kasy teraz zarobić. Aga, na wiosnę ciśniemy. Wielkie pola. Dużo, tak, dużo, wielkie dużo. Pola, wielkie pola. Oj. I kurczę, nie mogę. Przydałoby się, wiesz co zrobić? No. Przede wszystkim odblokować szklarnię i przez cały rok mieć na przykład truskawki. Tak, bo truskawki albo też się opłacają. Świetny plan. Kurczę, nie złowię tego. I zrobimy sobie... Oj. I zrobimy sobie seed makera. Okej. Okay. Żeby z tych truskawek czy melonów pozyskiwać nasionka drogą darmową, że tak powiem. No tak, ale wiesz, z drugiej strony możesz hodować je tylko w sezonie jednym. Chyba, że szklarnie. Ale ja nie, bo one owocują cały czas, tak? Tak. Łe, to szklarni splunują ci przez cały rok. To super. To nie ma nawet spiny. Na przykład wysadzić całą szklarnię, chociaż nie wiem jak melony, ale na pewno truskawki. Znaczy melony nie powtarzają, melony są no jednorazowe, właśnie. No? Więc można byłoby zrobić na przykład truskawki całe. No chyba tu, nie wiem jaki, słuchajcie, jeśli wiecie jaki jest najdroższa roślina, która plonuje cały czas tak, i tylko raz się usadzi. Coś, co by się najbardziej opłacało. Bo myślę, że to jest coś, co trzeba byłoby przemyśleć i popatrzeć. I właśnie nie bawić się w dziesiątki różnych jakby... Nie, tylko całą szklarnię jednym. Tak. To byłoby najwygodniejsze do zbierania na pewno. Mhm. Tak. Popieram. I najlepiej coś, z czego można robić wino. I dżemy. Chociaż wino możesz postarzyć, więc chyba racja. Wino będzie najdroższe później. Ale co, no z truskawek chyba też się da zrobić wino, nie? Tak, z truskawek się da. No to super. Kurczę, znowu mam tą rybę, ale ona tak skacze. Ja sama Ty miałaś ją łowię. Chociaż raz? Nie. Kurczę, ona mi się trafia cały czas praktycznie. Że będę łowić w tym miejscu, co ty. No może. O nie, jest o, późno. Noc. Jest późno. W nogi. To my uciekamy spać, a jeżeli chcecie zobaczyć naszą kolejną wiosnę i czy coś się tej wiosny zmieni, to zapraszam was ponownie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Agu, gonię cię. Kose. Czekaj, bo mam zadanie. Kose. Bo uciekłaś mi i mam cień. To okay, trzymajcie się już? Ciepło, my idziemy spać. Pa, 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 pa. Dobranoc. Dobranoc.